Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku 30-tysięczną bitwę rozegra w Plutonie wraz ze mną i kumplem Cycek Jagny. Witaj, Witam Cycku. Serdecznie. Tak, ja tylko przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, zapuszczam włosy tak dla jaj, zobaczymy jak będę wyglądał, nie łysy, więc ci, którzy myśleli, że jestem łysiejącym facetem, macie dowód, mam gęste, czarne włosy. Dobra, Cycek Jagny. Jagna mi się kojarzy z jakiegoś starszego filmu, która miała też duże cycki. Czy z jakiego powodu ty się nazwałeś Cycek Jagny? Czy, no właśnie dlaczego? A to żaden z tych powodów, co tutaj wymieniłeś, to po prostu mój tata wymyślał nick, no i tak, żeby było śmiesznie podczas randomka, jak ktoś mnie pisał taki fajny nick, no żeby było przyjemnie. Chyba, że twoja mama ma na imię Jagna i byłeś mamin cyckiem kiedyś, nie? Nie. Nie? Nie. No dobra. Okej. Dobra. A twój tata też gra w czołgi, tak? Tak. Mhm. No to w zasadzie zaraz zagramy, tylko jeszcze zerkam. Tutaj widzę, że najwięcej i to zdecydowanie masz bitew na amerykańskich czołgach. Dużo na medach, na ciężkich, w zasadzie na TD-kach i lightach, najmniej na artach. Jak to wygląda z twoimi ulubionymi pojazdami w grze? Którymi czołgami najbardziej lubisz jeździć? A to teraz same dychy, ten Batshot AMX-1605. No i niedawno zdobyta Godzilla, tak to jeszcze moja premka jedyna kupna Super Pershing bardzo fajnie idzie. No i ten z maratonu T3-480M. Mhm. Dobra, no to ja myślę, że nie ma już co gadać. 30-tysięczną bitwę rozegramy. Wy wybraliście Batshata, ja w zasadzie też mam oczywiście Batshata. Gram ostatnio bardzo mało i wezmę do tej waszej dwójki Lighta, którego kupiłem dwa dni temu, AMX-a 13-105, przypominam, do końca miesiąca mamy drzewko, czy jak to się mówi, no to te zniżki takie. No, wierzchołek drzewa. Tak jest, wierzchołek drzewa. Czyli za 4 bańki, nie za 6, kupujemy AMX-a 13-105. Dwie bitwy na razie rozgrałem, ocenię go w oddzielnym odcinku. Jesteś gotowy? No. No to jedziemy. A więc mamy piaszczystą rzekę. Panowie, piaszczysta rzeka. Gdzie jedziecie? Ja jadę zrobić tutaj otwarcie, rundkę. No wiem, tylko że ja właśnie też tam jadę, a jestem szybszy od ciebie. Chyba, że... Tam pojedź. No bo ja lightem jestem, mam lepszy spot niż ty. No chyba, że chcesz się ścigać. Zobaczymy, czy ten 105 jest szybszy niż Batshat, czy wolniejszy. Zobaczymy. No okej. No to zapieprzamy. No nie no, zdecydowanie tutaj będę chyba szybszy od ciebie, tak mi się wyda. Jezus! No. Chociaż Batshat też jest szybki. Dobra, wygrałem, nie? No, bezkonkurencyjnie. Ale też go masz, tak? Tak. O-o. Kurde, dwa razy wyjechał, nikt go nie mógł strzelić. Dziwne, no dobra. Adrian, uciekaj. Ty, trochę się to wkopałem. No, już po mnie! O. No, typa pokownik nie dało uciec. No niestety, cholewcia.
No cóż. Spróbujcie to jakoś wyciągnąć. Kurde, masz szczęście ten live. Ładnie. Uważaj na Skodę. Aj, o, jest. No, było nieciekawie. No, fart życia. Tak, tak na nagraniu zewnątrz. No, słuchaj. Czyli moja śmierć tutaj niczym... niczemu nie przeszkodziła. Wychodzi na to, że lecicie po zwycięstwo. Mhm. Nie przebiłeś? Nie trafiłem. Aha. Nie, pojechać tam minią jodkami tej tamtej na bazie. Tedek. No nie. No. Przynajmniej jeden wszedł. No dopiero z woleja trafiłem. Nie fart. No, to już jest kwestia czasu. Zwycięstwo jest. Chyba mierzy w ciebie. Dobra, strzelił typ. Typ ma jeszcze 13 sekund, jak coś.
A, nie zdążyłeś. Dobra. Jep! No. A więc zwycięstwo. No wybaczcie, że niestety nie pokazałem nic grając tym czołgiem. Ale cóż, ty też nie zrobiłeś super bitwy. No ale miałeś trochę szczęścia, źle nie było. Podsumowując, 30-tysięczna bitwa rozegrana. Czyli jak, a jak tak na koniec byś mógł powiedzieć, jak oceniasz teraz te zmiany? Jak wiadomo, w przyszłym roku będziemy mieć nowe mapy w HD. To wiadomo, super sprawa. Ale teraz ten matchmaking, lighty 10 tieru. I jak ty to oceniasz? Czy jest lepiej, czy było lepiej? Dotyczące tego lightów, to tak, teraz jest ciekawiej, gdyż lighty robią teraz więcej już pod nim znacznie i jednocześnie też mogą dużo spotować. A ten matchmaking to na początku było ok, ale kiedy jednak odkryli tego buga, że w jednej osobie w Plutonach to cały czas na górze rosuje i oni to zmienią, to wtedy ten matchmaking to tak zrobił się taki gówniany. Tak jest, też się z tym zgadzam, że... No dobra, nieważne. Ja bardzo dziękuję za wspólną grę, gratuluję jubileuszu, no i życzę powodzenia. Może chciałbyś kogoś pozdrowić? No pewnie. Z mojej klasy takich dwóch, jeden to Trafstoszek.pl, albo, a drugi to Konger7. No i kolega Adriana, bo on sam by nie mógł La Volpe z jego planu. Okej. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.